Witamy Was wszystkich. Słuchajcie na Zgromadzeniu Bożym. Pismo Święte mówi, że zgromadzenia są zgromadzeniami Boga z ludem Jego. Dlatego jest napisane, że nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, dlatego że tam z tymi ludźmi, czy z nami też, zgromadza się Bóg. Jak to u niektórych jest zwyczaj, jest tak powiedziane. Wiecie, kiedy jest zgromadzenie Boże, zawsze tam jest Bóg. Gdzie jest dwóch lub trzech zebranych w moim imieniu, czyli, że przyszli dla Jezusa, dla tego, który stworzył ich, dla Słowa Bożego, które stało się ciałem i zamieszkało pośród ludzi. Bóg, który był duchem, miał swoje ciało w postaci duchowej, ale przyjął ciało człowieka, żeby dać nam Jego Słowo, dać Jego Ducha, dlatego, że Słowo Boże jest Duchem. Dzisiaj, kiedy modliliśmy się, Duch Święty dał mi poselstwo w językach i dał mi tłumaczenie tego poselstwa i powiem Wam, co to znaczy. I to jest Izajasza 40 rozdział i 31 werset. I tam jest powiedziane tak. Bóg powiedział, powstań. Bóg powiedział, powstań. I dalej mówi tak. Bo ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Zbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Takie było poselstwo. Ja dodałem jeszcze werset 30, który poprzedza to wszystko. Wiecie, ja chciałem mówić na temat tego, że żywot wieczny jest w Słowie Bożym. Żywot wieczny jest w Słowie Bożym. W tym zwiastowaniu, które zwiastował Jezus i w tym zwiastowaniu, które zwiastowali apostołowie Jezusa, apostołowie Baranka i wszyscy od pokoleń, którzy poznają Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, w tym Słowie, które było zwiastowane, tam ukrywa się żywot wieczny. I o tym żywocie wiecznym chciałem dzisiaj mówić. Słuchajcie, wiem, że jest atak na Kościół w tej chwili. Wiem, że to jest atak. Jest Kościół w tej chwili, ludzie wierzący są pod atakiem ducha czarów. Chciałem Wam to powiedzieć, żebyście nie myśleli, że nie zmagacie się w tej chwili z niczym. W tej chwili, gdziekolwiek jesteście, jesteście tam, do tych, przez internet też mówię, jesteście pod atakiem. Dlaczego? Dlatego, że jest wielka potyczka i toczy się w duchowym świecie walka. Dlatego wierzący ludzie potrzebują powstać. I tutaj, kiedy miałem właśnie poselstwo w językach, Duch poruszył mnie i bardzo głośno mówiłem językami i dostałem ten werset. Bóg mówi, powstań. Bóg mówi, powstań. Bóg mówi, powstań, dlatego, że musisz powstać. I zobaczcie, zobaczcie, jeżeli ufasz Panu, nabierzesz siły Pańskiej. Co znaczy ufać Panu? Ufać Panu znaczy ufać Słowu Pana. Bo Bóg i Jego Słowo jest jedno. Bóg i Jego Słowo jest jedno. Ufać Panu to znaczy ufać Jego Słowu, ufać temu, co On powiedział. Nie możesz zaufać na przykład komuś, kiedy nie ufasz temu, co on powiedział. Nie możesz zaufać komuś, z kim nie rozmawiałeś o czymś i coś ustaliłeś z tą osobą. Jak zaufasz? Rozmawiałeś, coś ustaliłeś i ufasz tej osobie, że ona dotrzyma słowa. Tak samo z Bogiem jest. Słuchaj, ci, którzy ufają Panu, zobaczcie, nabierają siły. Nie nabierzesz siły, kiedy nie będziesz ufał Panu, Jego Słowu, Jego ustaleniom, Jego przymierzu z Tobą. Bo faktycznie w pewien sposób weszłeś w pewne przymierze z Bogiem. Jakie to przymierze jest? Takie, że Jezus za Ciebie umarł, abyś Ty żył dla Jego. Czyli Ty umierasz dla siebie samego i żyjesz dla Jezusa. Takie jest to przymierze. I teraz zobaczcie. Lecz ci, którzy ufają Panu, co znaczy ufać Panu? Znaczy co? Pokładać nadzieję, pokładać wiarę, pokładać
ufność. Czyli co, że Bóg jest tym, którym pokładam wszystko. Jeżeli ja ufam Panu, to znaczy, że ja oczekuję, wyczekuję, opieram się jedynie i tylko jedynie na Nim. Dlatego, że słuchajcie, Pismo Święte mówi, że ciemność pokryje cały świat i mrok narody. Ale nad wami, którzy ufacie, którzy kochacie moje imię, rozbłyśnie moja światłość. I widzicie, dzisiaj dochodzimy do miejsca, kiedy ta ciemność zaczyna i ten mrok zaczyna pokrywać narody. Mrok wychodzi z ducha szatańskiego, z ducha czarów, z ducha wróżb, z ducha piekielnego, słuchajcie. Dlatego, że Słowo Boże mówi nam, że Jezus przyszedł, żeby dać nam życie. Jezus przyszedł, posłany od Boga Ojca, żeby dać nam życie i życie w obfitości, gdzie w oryginale mówi, że to jest żywot wieczny. Czyli ten żywot wieczny jest ukryty w Synu Jego. Ten żywot wieczny jest z Boga. Ten żywot wieczny jest w Duchu Boga i to jest życie wieczne, które jest duchowym życiem. To nie jest życie, które tutaj jest i kończy się i odchodzisz z tego świata. To nie chodzi o takie życie. Życie wieczne jest czymś duchowym, co trwa na wieki. A śmierć, którą Jezus pokonał, to była śmierć duchowa, która jest na wieki. Śmierć zostanie wrzucona, śmierć i piekło zostanie wrzucona do jeziora ognistego i tam wszystkie diabły, sam przywódca ich i wszystkie demony będą palić się na całe wieki oraz ludzie, którzy dali się zwieść. Dlatego, że Bóg był, żywot został objawiony, żywot Boga przyszedł na ziemię, który daje życie wieczne, ale ludzie nie chcieli Go przyjąć. Ludzie nie przyjęli Jezusa. Rozumiecie, o co chodzi? I teraz problem polega na tym, że jeżeli ja ufam Słowu Boga, to ja będę uratowany. Bo ufać Bogu, to jest ufać Jego Słowu. Bo Bóg i Jego Słowo jest jedno. Jeżeli ja z kimś rozmawiam, my rozmawiamy o czymś i tak dalej, coś ustalamy, to ja tej osobie ufam, że ona będzie mi wspierać i pomagać, bo jest silniejsza ode mnie. Tak samo jest z Bogiem. Bogu ufam dlatego, że On ma wszelką moc, On ma wszelką siłę. Jeżeli ja potrzebuję pomocy kogoś silniejszego, to ja z tą osobą muszę ustalić rzeczy. Ja muszę związać się z nią. Ja muszę wejść pod Jego moc, pod Jego siłę, pod Jego autorytet. Tak samo właśnie jest z Bogiem. Ufać komuś, potrzebujesz kogoś mieć, żeby tej osobie ufać. Potrzebujesz kogoś mieć. Wiecie, narody, kiedy prowadziły boje, kiedy prowadziły walki, zawsze miały kogoś, komu mogli zaufać. Czy za pieniądze, czy jakiś tam sposób, za jakieś dobra. Ten naród przychodził z pomocą temu narodowi, żeby mogli pobić tamten naród, który zaatakował ich. Oni kupowali ludzi, kupowali wojsko, kupowali żołnierzy. Tak samo i Pismo mówi Święte, że pastor może być najemnikiem, który za pieniądze, najemnik, w oryginale greckim jest mistotys, a to znaczy, że za wypłatę pracuje, za pieniądze. A może być z serca pasterzem. Z serca Jezusa pasterzem. I teraz tak samo było tam, że ci, którzy byli w danym narodzie i walczyli o swoje rodziny, ci z serca to robili. A inni, którzy byli kupieni, no to w razie co to uciekali do swoich domów. Takie były te wojska poskładane z wielu narodów i tak dalej, za pieniądze. Słuchajcie, wracam do wersetu. Izajasz 40, rozdział 30. Młodzieńcy ustają. Im dleją. A pacholęta potykają się i upadają. Pachole, to wiecie, jest taki młody chłopak albo młoda dziewczyna. Może do 12 lat, 13, 14. A młodzieniec to jest ktoś, kto jest w wieku 16, 18 i tak dalej. I wiecie, Pismo mówi, tutaj Izajasz mówi, Duch Święty mówi przez Izajasza. Młodzieńcy ustają, im dleją. Kiedy widzisz atak, kiedy widzisz wroga, kiedy widzisz presję, ty ustajesz, im dlejesz. Kiedy jesteś w takim stanie rozwoju duchowym, możesz być 50 lat, 60 lat, super, 40, 35. Ale tutaj
Chodzi o twój rozwój duchowy. Jeżeli jesteś młodzieńcem w rozwoju duchowym, to jest napisane, że ustajesz i mdlejesz i potrzebujesz zachęcenia. I dlatego Bóg ci się daje ten werset. Nie ustawaj i nie mdlej. Jeżeli jesteś pacholem, czymś jeszcze mniejszym, takim pacholem, nie opotykaj się i nie upadaj. Bo wiecie, takie małe pachole, one nie rozróżnia, co jest grzech, nie rozróżnia zasadzek diabła i one wpada w te zasadzki, potyka się i upada. I wiecie, jak upadnie. Pamiętajcie, że jest taka rzecz, jest taka zasadzka, która się nazywa, są takie sidła. I wiecie, często taka zasadzka, którą dzisiaj stosuje diabeł, to jest uraza. Nie pamiętam, jak to z oryginału greckiego wygląda, ale to jest taki skandalon, taki, tak się nazywa skandalon. To jest takie pudło z takim, z taką podpórką na sznurku. I tam diabeł takie zasadzki stawia, słuchajcie. I taki skandalon. Ty po prostu, skandalon to jest skandal, czyli coś się dzieje i ty stajesz się urażony. I to jest podstawowa zasadzka. Jeżeli jesteś pacholęciem, to co? Potkniesz się o tą zasadzkę, bo ty nie rozumiesz, że diabeł to najczęściej stosuje w tych czasach, że ty będziesz miał pretensje do kogoś, że się gdzieś tam urazisz. Jezus powiedział nieprawdopodobne, żeby zgorszenia w naszej Biblii, ale w oryginale urazy. Nieprawdopodobne, żeby urazy nie przyszły. Te duchy, które będą tak podziałać i tak manifestować się, że ludzie będą urażeni. Brat do brata, siostra do siostry, ojciec do matki, dzieci i tak dalej. One będą, jest powiedzieć, że one przyjdą. Ale my nie mamy rozsiewać tego. Dlatego mówi, że biada temu, przez którego to przychodzi. I zobaczcie, idę do dalszego, do dalszej części wersetu. Czyli co? Mamy młodzieńców, którzy ustają i mdleją. Bo wiecie, młodzieniec mówi, no nie dam rady. A w chwili, kiedy powiesz, nie dasz rady, to co? To nie dasz rady. Bo twój umysł automatycznie, twoja dusza, sfera umysłu zatrzymuje wszystko i ty już nie dasz rady. I dlatego potrzebujesz kogoś mocniejszego. Dlatego potrzebujesz Boga, Bożego człowieka, potrzebujesz Bożego Słowa, potrzebujesz Boże zachęty, potrzebujesz tego, co Bóg dzisiaj mówi do ciebie. Tego potrzebujesz. Bo co? Ustajesz i mdlejesz. Jeżeli mdlejesz, to co? Potrzebujesz Pana. Potrzebujesz. A pacholęta potykają się i upadają. Co? Potykasz się i upadasz, kto cię podniesie? Potrzebujesz Boga dalej. I zobaczcie. Lecz ci, co ufają Panu, nabierają siły. Czyli teraz przechodzisz ciemną doliną. Dawid mówi tak. Gdybym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. A właśnie teraz jest ciemna dolina w twoim życiu. I co teraz? Potykasz się i opadasz? Czy ufasz Panu? Wiecie, my nauczyliśmy się w życiu naszym przez długie lata żyć według tego, co widzą nasze oczy i czuje nasza dusza. Ale nie możemy postępować jako wierzący ludzie według tego, co widzą nasze oczy, według tego, co się dzieje wkoło nas, tylko według naszej wiary, według Bożego Słowa, według tego, co Bóg mówi. Bo to, co Bóg mówi, jest prawdą, nie to, co w twoim życiu się dzieje. Dlatego, że Boże Słowo jest faktem. Boże Słowo jest faktem. A diabeł przynosi, na przykład wrzuca jakieś choroby, jakieś bóle i tak dalej. I ty myślisz, że to jest fakt. Ale to jest kłamstwo, bo to pochodzi od diabła. Ten ból, ta choroba pochodzi od diabła. Ona jest kłamstwem, ona jest fikcją. To jest nieprawda. Boże Słowo jest prawdą. Rozumiecie? Dlatego, że gdzieś jest źródło. Jeżeli choroba pochodzi od diabła, ona jest kłamstwem. Ona nie jest prawdą. To jest wymyślone, przeprowadzone przez diabła na twoją duszę, na twoje ciało. To jest kłamstwo. Bo od diabła nie przychodzi prawda. Prawdą jest to, że jesteś uzdrowiony. Prawdą jest to, że twoje choroby wziął Jezus tam na krzyż. Prawdą jest to, że to było kłamstwo i to był grzech. Te choroby były grzechem i one tam zostały przybite. Ich nie ma już. Nie możesz kłamstwa przyjąć. Musisz przyjąć to, że jesteś zdrowy. Zdrowie jest prawdą. Uzdrowienie jest prawdą. Uleczenie jest prawdą. Jesteś uzdrowiony ranami Jezusa. Uleczony. Z kłamstwa, które są choroby. Choroby są kłamstwem, oszustwem są. Oczywiście są takie duchy, ale one są kłamstwem. Wszystkie.
Wszystkie duchy chorób są kłamstwem. Choroba jest kłamstwem, kiedy ona przychodzi, daje ci symptomy i ty przyjmując symptomy przyjmujesz chorobę. Przyjmujesz kłamstwo. Przyjmujesz kłamstwo. Bo ona jest kłamstwem. I zobaczcie. Faktycznym kłamstwem, żywym kłamstwem, ale jest kłamstwem. Nie jest prawdą. Jeżeli przyjmujesz kłamstwo, jakąkolwiek chorobę, wtedy masz problem. Bo masz do czynienia z kłamstwem w swoim życiu. I zobaczcie. Lecz ci, co ufają Panu, nabierają siły. Czyli co? Ufać Panu, to ufać Bożemu Słowu. Ufać Słowu Panu. Dlaczego mówi umacniać się w Panu i w potężnej mocy Jego? Skąd pochodzi moc? Moc pochodzi ze Słowa. Moc pochodzi ze Słowa Bożego. Kiedy ja opieram swoje życie na Słowie, ja opieram swoje życie na skalę. Dlaczego jest powiedział, że co? Moje życie buduje na skalę. Co to jest skała? Co tą skałą jest? Kopię i zakładam fundament Słowa. Jezus powiedział, że mądry budowniczy to jest ten, który wziął Boże Słowo do serca, zasadził je tam i tak dalej i założył fundament z tego Bożego Słowa. I teraz ten człowiek jest, jego życie jest na skale, na fundamencie, na Bożym Słowie, na którym spoczywa Boży Duch. Bo wiecie, duch tego świata jest kłamstwem. Te wszystkie rzeczy, które są przeciwne Bożemu Słowu, Bożej nauce, są kłamstwem. I teraz, jeżeli ktoś buduje swoje życie na piasku, wiecie, Jezus często miał pretensje. Przychodzicie do mnie, mówicie, Panie, ale nie czynicie tego, co Wam powiedziałem. Czyli co, jeżeli ja buduję swoje życie na skalę, na Bożym Słowie, czyli ja wypełniam Słowo, bądźcie wykonawcami Słowa, mówi apostoł Jakub, nie tylko słuchaczami, oszukującymi samego siebie. I wiecie, to jest taki duch obłudy tam schowany. Przychodzisz do lusterka i mówisz, o, jakaś to plama na mojej buzi, ale nie wiem, co to jest. W sumie prawie niewidoczna. I tak, i zostawiasz brudy swojego życia, pomimo, że widziałeś lusterko. I mówi, przyjrzałeś się, a Słowo Boże jest tym lusterkiem i nic nie zrobiłeś. Bo co? Jest powiedziane, żeby co? Żeby się obmyć. Ale ty przyjrzałeś się, że już coś masz, ale z tym nic nie robisz. Czyli co on mówi? Że tak mamy nie postępować, mówi Jakub. Bo z tego nic nie wyjdzie. I wiecie, zobaczcie. Żywot wieczny został nam objawiony. Został nam dany. Żywot dla naszego ducha jest w tym, że my przyjęliśmy zastępczą ofiarę za nas Jezusa. I nasza grzeszna natura, przyjmując Jezusa, została tam na krzyżu przybita. I kiedy Duch Święty zstąpił na nasze życie, kiedy przyjęliśmy Jezusa, On wypalił grzech w nas i stworzył naszego ducha jako nowe stworzenie. Stał się nasz duch. Stało się nasze naczynie, naszego ducha uczynił czystym, świętym naczyniem. Jezus mówi o bukłakach, zobaczcie. Jezus mówi tak, bukłaki to były takie zrobione ze skóry zwierzęcia, jakieś tam naczynia, słuchajcie. I teraz mówi tak, nie wlewamy nowego wina do starych bukłaków. Dlatego, że nowe wino wlewamy do nowych bukłaków. Jezus tłumaczył, że jego nauka, która jest święta, czysta, w mocy Ducha Świętego, musi być wlana do nowego, stworzonego bukłaka. I Bóg wziął, wiecie co zrobił? Te stare bukłaki, kiedy my przyjmujemy Jezusa, Bóg nawiedza te stare bukłaki i sprawia, że one są odnowione. Stare bukłaki przestają w ogóle istnieć. Bukłaki stają się nowe i wtedy nowe wino Słowa Bożego wlewane jest do naszego wnętrza, bo staliśmy się nowym bukłakiem. I to samo mówi o szacie. Nie możesz szaty mieć, do starej szaty wszywać jakieś tamtego. Szata zbawienia musi być cała nowiutka. Nie możesz sobie tam wstawki zrobić. O, wiesz, ja już tutaj wierzyłem i tak dalej, a teraz wstawkę jakoś tam wstawię i będę miał szatę zbawienia. Nie, szata zbawienia przychodzi cała, kompletna na twoje życie. Nowy bukłak, nowa szata. Tak to wszystko wygląda. Zobaczcie teraz tak. Ci, co ufają Panu, czyli co powiedzieliśmy, Słowo Pana, bo Pan i Jego Słowo jest jedno. Angielski w Biblii jest napisane, że Bóg wywyższył swoje słowo nawet ponad swoje imię. Tak jest napisane w Biblii angielskiej, w pewnym psalmie. Tak ważne jest Słowo Boże, słuchajcie. Ktoś
dowiedział, że Bóg, to jest napisane w Słowie Bożym też, w Pismach, że Bóg wiąże się swoim Słowem. Jeżeli Bóg coś powiedział, coś ci obiecuje, On związany jest z tym, co powiedział. On musi to wypełnić, bo Słowo Boże jest takie. Jego Słowo, On nigdy nie okłamał. On wiąże się Słowem swoim. Czyli Jego Słowo stawia ponad siebie samego. Rozumiecie, co znaczy? Jak da Słowo, On tego nie cofnie. Czyli co? Jest Bogiem? Nie? Mógłby powiedzieć, dałem Słowo, ale jestem Bogiem, mogę cofnąć. Nie. Powiedział, że On nie cofnie swojego Słowa. Bo On nie jest kłamcą. On się nie zmienia. On się nie chwieje. Rozumiecie, o co chodzi? Że jeżeli Bóg coś powiedział w Piśmie Świętym, jeżeli Bóg dał obietnicę, jeżeli Bóg powiedział, że przyjmujesz zbawienie i będziesz zbawiony, kiedy przyjmiesz mojego Syna, będziesz zbawiony, będziesz uzdrowiony, będziesz kompletny w Bogu, w Jego Duchu. To tak jest. Bo to Bóg czyni. Ale co? Ci, którzy ufają Panu, Jego Słowu, nabierają siły. I zobaczcie, co mówi dalej. Zbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Czyli co? Pomyśl sobie teraz. Nabierasz siły, siedziałeś gdzieś na dole, a orzeł zbija się bardzo, bardzo wysoko. Czyli z tego ufności w Panu przychodzi taka siła, że zaczynasz zbijać się, słuchaj. Z miejsca, gdzie byłeś, co? Ustałeś, omdlałeś, potknęłeś się i upadłeś z tego miejsca, wstajesz jak orzeł, rozpędzasz się, czy startujesz, jak to robią orły, i po prostu szybujesz. Ponad wszystkie problemy. Orzeł ma naprawdę bardzo ostry wzrok, wszystko, z jakiejś tam wysokości, nie wiem sam. Zobacz nawet mysz, słuchajcie, z iluś tam set kilometrów nad ziemią. Orzeł ponad wszystkim szybuje. I zobaczcie, on mówi tutaj, że zbijasz się w górę na skrzydłach jak orły. I teraz co? Tam z góry, gdzie jesteś ponad wszystkimi wrogami, ponad wszystkimi duchowymi istotami, sytuacjami i tak dalej, to wszystko z góry patrzysz. I wtedy, kiedy jesteś tam, mówisz tak, jakie to wszystko jest małe. A ja myślałem, że ten problem taki wielki jest. Ale więc zależy, gdzie jesteś. Jeżeli zmierzyłeś się z problemem, z duchem ciemności, z duchem czarów, uderzył cię i czujesz się słaby. Problem to nie problem. Czujesz się słaby, bo uderzył cię diabeł. Czujesz się po prostu, że twoja siła się kończy. Czujesz się, że po prostu nie dasz rady dalej. Ale co Bóg mówi? Zaufaj mojemu słowu. Wyznawaj moje słowo, umacaj się moim słowem. Co mówi? Mów słowo. Jak umacniasz się w Panu? Przez to, że ty mówisz i wyznajesz Boże Słowo. Boże obietnice, tak jak Dawid zachęcał swoją duszę i mówił, Boże, ja wiem, w którym miejscu teraz jestem, ale ja wiem, w którym miejscu będę, dlatego, że ty podniosłeś mnie nieraz i teraz mnie podnosisz. I teraz Bóg, Dawid wyznaje Boże Słowo. Dawid wyznaje i zachęca się Bogu. Duszo moja, ufaj Panu. Duszo, czego drżysz, mówi we mnie. Czego drżysz? Przed tymi, tutaj, przed tymi demonami? Przed tymi, którzy zaatakować chcą mój naród? Ty będziesz drżeć? Ufaj Panu, mówi, ufaj Bogu, bo będziesz Go chwalić jeszcze niedługo. Już, już, już. Przychodzi to, że będziesz Go chwalić. Co Cię, słuchajcie, Pismo Święte mówi, ciężary tego świata, uciski, krótkotrwały ucisk przynosi nam wiekuistą chwałę. Obfitość Bożej chwały. Dlaczego ja mam być uciężony? Jeżeli przychodzi ciężar na moje życie, i także moje życie wygląda, że coś tu już po prostu gdzieś tam zamiera. Tu uderzę, tu zwracam się, tam. Nie ma, jakby drzwi były pozamykane wszędzie. Słowo Boże mówi, ufaj Panu. Bo ty jesteś w miejscu właśnie, gdzie coś pęknie i przejdziesz dalej. Gdzie diabeł w tym momencie już nie wie, co zrobić, dlatego cię okraża z każdej strony. I to wszystko musi pęknąć. I to ty masz zrobić, nie ja. Musisz wziąć moje słowo, musisz mi ufać, musisz w to uderzyć i rozwalić to. Bo ty jesteś tu na ziemi, żeby to zrobić. Ja ci pomogę, jak ty zaufasz. A szczególnie moje słowo, w które będziesz wierzyć. I twoje serce umocni się w moim duchu, w moim słowie i przezwyciężysz to wszystko, co na ciebie przyszło. I zobaczcie, co mówi dalej ten werset. Ci nabierają siły,
Biegną, a nim tleją i do niej ustają. Widzicie, Bóg nie chce tylko, żebyśmy biegli w tym wyścigu, słuchajcie. Biegli, nie tylko, żebyśmy szli. Kiedy biegniesz, kiedy idziesz, nie ustajesz. Nie ustajesz w ogóle. Bo możesz ustać i teraz zastanawiać się, co to na mnie przyszło, że tak się źle czuję? Jakaś presja, jakieś takie blokada, jakiś duch niemocy, co to jest? Ale to, czy jest potrzeba o to pytać, co to jest? Kiedy zaczynasz myśleć i pytasz, to jesteś diakrynomenos. I teraz chcesz po ludzku wytłumaczyć sytuację, w jakiej jesteś. Ale w tym momencie, kiedy ty tłumaczysz po ludzku sytuację, w jakiej jesteś, to prawdopodobnie ją źle wytłumaczysz. Bo przyjdą ci myśli ludzkie. A Słowo Boże mówi, że Bóg nie myśli tak jak człowiek. Czyli musi starać się, żeby odnaleźć tą radę, te myśli Boże, które są sobie Bożym, żeby to przezwyciężyć, co na siebie przyszło. Czyli nie myśl jak człowiek. Zakręcaj się w Bogu i bądź mocny w Panu. Ok, teraz przechodzimy do tematu. A żywot wieczny objawiony został. Czyli co? W jaki sposób żywot wieczny objawiony został? Pierwsza Ewangelia, pierwszy rozdział Ewangelii Jana mówi tak, że na początku było Słowo, a Słowo było ku Bogu, czy u Boga, czy z Bogiem. Tak to można tłumaczyć. A Bogiem było Słowo. Przez nie, przez to Słowo wszystko powstało, co powstało, w ogóle stworzenie, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Teraz, jak to na to spojrzeć? Bóg Ojciec w swoim sercu miał marzenie. Cały program, jak stworzyć wszystko, cały ten świat i nas. I teraz, Słowo Boże to było coś, co było tak blisko Boga, tak jakby w Jego ustach. I teraz jak Bóg wypowiadał, to Słowem był Jezus. I jak tylko Duch Boga usłyszał, który był mocą, wypowiedziane Słowo przez usta Boga od razu stwarza. I wiecie, to jest ciekawe, bo kiedy my, jako Boży ludzie, mamy w sercu Boże Słowo, ono jest tam, ono żyje w nas. Serce to jest miejsce, gdzie spotyka się Twój duch, Twoja dusza i Twoje ciało. To jest Twoje centrum. I teraz, jeżeli Jezus mówił o sercu wielu, nasze serce strzeż swojego serca, ponad wszystko, bo z Jego tryska źródło życia. To mówią przy powieści, to mówił Salomon. I wielu Bożych ludzi mówiło o sercu. Bo w sercu jest wszystko, co tam się dzieje. Jeżeli w sercu pokona cię diabeł, to w sercu na przykład włoży ci wszeteczeństwo, samolubstwo, egoizm. Bo wiecie, pycha przychodzi i zaczyna cię podnosić. O, jak fajnie się tego wyglądasz. O, jak fajnie coś powiedziałeś. Fajnie robotę zrobiłeś. O, jaki cudowny jesteś. Wiecie, w sercu te wszystkie rzeczy się rozgrywają. Jest setki, może tysiące duchów, które kuszą nas do złego i my ich po prostu nie rozróżniamy, ale kiedy my z Duchem Świętym jesteśmy, to my te rzeczy widzimy. Ich jest setki, mój wam złych duchów, setki. I teraz w sercu, kiedy w sercu coś masz i twoje serce jest pełne, tak jak Boga Ojca, serce było pełne tego wszystkiego, co chciał stworzyć, tych pięknych rzeczy. Niebo, ziemia, ludzi, zwierzęta, to wszystko, słuchajcie. I kto wie, co nam jeszcze stwarza, bo Pismo Święte mówi, że Bóg rozciąga niebiosa, cały czas nowe galaktyki, nowe planety, nowe, nie wiadomo, co się dzieje. On to wszystko czyni. On nie może zatrzymać się. Bóg ciągle idzie do przodu. To nie jest dziadek, co na emeryturze sobie siedzi, słuchajcie. I zasłużył, że ludzie go chwalą. Nie, Bóg nie jest takim człowiekiem, takim kimś. Przede wszystkim nie jest człowiekiem. Ale wiecie, kiedy my jesteśmy, nasze serce wypełnione Bożym Słowem i to Słowo Boże w nas płonie, jak Duch Święty może zapalić się w nas, kiedy tam nie będzie Słowa? Duch Boga spoczywa na Słowie. Zobaczcie, Bóg Ojciec ma Słowo w sercu, a ogień spoczywał na tym Słowie. Jak tylko ono wyszło, od razu ogień zapalił to Słowo i stało się to, co Duch Święty, który jest ogniem, chciał.
Rozumiecie? I tak samo w naszym życiu. Jeżeli masz problem, jeżeli atakuje ci ciemność, to musisz ufać Panu. Zobaczcie, Pismo Święte mówi tak, że On aniołów swoich czyni wichrami, a swoje sługi płomieniami ognia. Ale ten ogień płonie na Słowie. Jezus powiedział, wy jesteście miastem położonym na górze, które świeci dla wszystkich, a nie, że się ukrywasz. O, teraz jestem wierzący, muszę teraz uważać. Bo co się mogą zrobić ci ludzie niewierzący? Nie, nic nie mogą ci zrobić ludzie niewierzący. Powiedział, że nie może zapalić świecy i schować pod jakimś koszem, korcem czy tak, jak to nazwać, słuchajcie. Ty masz świecić! Tak powiedział Jezus. Dlatego, że On świecił. Faryzeusz? Kaifasz, Ananiasz? Kto mógł powiedzieć coś do Jezusa? Kto mógł przeszkodzić mu świecić? Diabeł? Sam diabeł, który wszystkich używał w koło, żeby zatrzymać Jezusa, nie przeszkodził mu świecić. Kto tobie ma przeszkodzić świecić? Jeżeli przestaniesz ufać Panu, niestety zaczniesz gasnąć. I diabeł zacznie cię kopać po prostu w to, co kopie. Rozumiesz? Tak to wszystko wygląda. A mówię cię, jak zostaniesz sam bez Jezusa, sam bez Ducha Świętego, sam bez Bożego Słowa, diabła pobijesz Słowem Boga. Musisz powiedzieć, jest napisane bestio, że nie masz żadnej władzy. Masz wynosić się teraz. Bo mój Król i mój Bóg to mówi do ciebie. Przez moje usta mówi ten, który jest wiecznym Bogiem. A On jest Duchem, który we mnie jest. Musisz rozprawić się z bestią. Zdeptać głowę węża, która już jest deptana. Takie jest słowo, słuchajcie. Żywot wieczny jest w Bożym Słowie. I teraz, kiedy weźmiesz Boże Słowo, to ty zaczniesz sam życiem Boga żyć. Dlatego, że życie, żywot wieczny jest w Bożym Słowie, w Jezusie Chrystusie. W człowieku, ale w Słowie tego człowieka, bo te Słowo przyjęło ciało. Ale i tak życie Słowa, słuchajcie, żywot wieczny nie jest w Jezusie jako w człowieku. Jest w Jego duchowym Słowie. W Jego naturze jest żywot wieczny. Bo ludzie mówią, o Jezus zbawienie, Jezus życiem wiecznym jest. Słowo Boga jest życiem wiecznym. A to Słowo Boże wzięło ciało. Musisz zobaczyć ducha tego kogoś, kto jest żywotem wiecznym. I musisz takiego samego ducha w sobie mieć. Ducha przyjmowania Bożego Słowa, opierania się na Bożym Słowie. Bo tam jest potężna moc. Na Słowie Boga spoczywa Duch Boga. I wszystko jest dla ciebie możliwe. Wszystko jest dla ciebie możliwe. Jezus powiedział, i nic niemożliwego dla was nie będzie. Dlatego ciągle jest powtarzał. Czy znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie? Mówił do swoich uczniów, jak to wiary jeszcze nie macie? O mało wiernie, a jak długo będę jeszcze z wami? Dlatego, że oni, wiecie co robili? Oni nie opierali się na nauce Ojca. To, co słyszę od Ojca, to wam mówię. Oni nie opierali się, oni nie chcieli swego życia zostawić, słuchajcie. Żeby wziąć to życie, potężne życie Boga, potężne życie, które płynie, żywot wieczny z Ducha Boga, z Bożego Słowa, które oni by zasadzili w swoich sercach. Bo co się chce, co się. Słowo Boga, żeby w tym naszym sercu ono po prostu było i zaczynało wypływać jako strumienie wody żywej. Wiecie, ja zawsze myślałem, że to, co jest powiedział, a strumienie wody żywej popłynął, niech to prawie niech przyjdzie do mnie i pije, a strumienie wody żywej popłynął z jego wnętrza. Ja myślałem, że to jest duch. Bo Jezus jest napisany, mówił o duchu. Ale ostatnio, kiedy głosiłem, to Święty pokazał mi w tym momencie, jak głosiłem, że to jest są strumienie Bożego Słowa. I Duch Święty pokazał mi, jak Duch może zbawić innych ludzi bez Bożego Słowa. No dobra sobie, płynie sobie Duch teraz i zbawia kogoś bez Słowa. Nie! Idźcie i głoście Słowa, powiedzieli aniołowie, które dadzą życie. Nie ma zbawienia bez głoszenia Słowa. Czyli strumienie wody żywej pokazał mi Bóg, że to są Słowo Boże, które z ciebie wypływa. To zbawia ludzie. To jest właśnie strumienie ku żywotowi wiecznemu dla innych ludzi. Dlatego, kiedy my nie staniemy się Bożym Słowem, my nie możemy dać życia dla innych ludzi. I Duch Święty nie namaści nas, dlatego, że nad tym Bożym Słowem, które z nas wypływa, strumień jest Ducha Świętego.
Duch Święty spoczywa nad swoim Słowem. I to jest objawienie. Zobaczcie, w objawieniu Jana, w Apokalipsie jest powiedziane tak, że byli tam ludzie, którzy stanęli przed barankiem. I tam jest powiedziane, że oni nie umawiali swojego życia, tak by raczej na zatracenie oddać. Nie umiłowali swojego życia, żeby wybrać swoje życie, aniżeli śmierć. Oni umarli dla siebie sami. I tam jest napisane, to są prawdziwe słowa Boże. Rozumiecie cel Boga? Cel Boga jest to, żebyś ty i ja, żebyśmy stali Słowem Bożym. Ale co? Ja muszę zaufać temu Słowu. Ja muszę je pielęgnować w moim sercu. Ja muszę je podlewać, ja muszę w nie wierzyć, ja muszę postępować według Jego. Ja muszę stać się jak Jezus w tym życiu. Jak Jezus. Nie obchodzi mnie, co ludzie będą mówić o mnie. W ogóle. Nie interesuje mnie nikt. O moim życiu, jakie moje życie było, czy jakie to tamto, wiecie, wszystko śmiecie. Bóg patrzy na nasze życie i nasze życie przebacza nam i tak dalej. Co? Może mi powiedzieć człowiek, że co? Jak Bóg mi przebaczył, to czy oczyścił mnie, czy zmienił mój charakter, moje życie? Ktoś może powiedzieć, że ma jakieś coś przeciw? Kto może powiedzieć, kiedy Bóg mnie usprawiedliwia? Tak mówi apostoł Paweł. Jeżeli Bóg za nami, ktoś przeciwko nam, kto może coś powiedzieć do ciebie? Kto? Kiedy sędzia, najwyższy Bóg, sędzia wszechświata, powiedział, że jesteś sprawiedliwy, że jesteś jego synem, on ci zaadaptował. Kto może coś innego powiedzieć? Co? Że powie ci, o wiesz, kiedyś tak zrobiłeś. Zrobiłem, no i co? Posłuchałem diabła, zrobiłem te rzeczy. I każdy z tobą. Nie ma ani jednego sprawiedliwego na tej ziemi. Ale ważne jest, gdzie dzisiaj jesteś. Bo wiecie, wielu ludzi myśli, że będzie zbawionych nie wiadomo skąd. Zobaczcie, żywot objawiony został. A ten żywot jest w Synu Boga. Wiecie, co jest Synu Boga? Słowo Boga. Żywot wieczny jest w Słowie. Idźcie, mówią aniołowie, i głoście słowa, które darzą życie. Słowa dasz. Aniołowie wysyłają co? Mówią do Pawła i Sylasa, kiedy otworzyli bramy więzienia i mówią, idźcie i głoście te słowa, które darzą życie. Czyli życiem cię darzy Słowo Boga. Dlatego mówię, jak patrzysz na Jezusa, musisz patrzeć na Jego Ducha, który jest Słowem. Nie patrz na Jego jako na człowieka, na Jego duszę, na Jego ciało. Patrz na to, że Jezus jest Słowem Boga. Przyjmując Jezusa, przyjmujesz Boga Słowo. I pozwalasz temu Słowu, które było w Jezusie i rosło w Jezusie, było Duchem. Duchem, nie? Żeby ono żyło w tobie. Bo właśnie o to chodzi. Bo ludzie patrzą na Jezusa jako na Zbawiciela i myślą, że ciało Jezusa zbawi ich. Nie, Jezusa ciało cię nie zbawi. Zbawi cię Słowo Boga, które żyło w Jezusie, kiedy ono będzie w tobie żyło. Dlatego moim tematem jest żywot wieczny, żywot wieczny jest w Słowie Bożym. Bo wiecie, ktoś powie, no tak, zobaczcie, co jest powiedział, że on był barankiem, który miał być złożony. Baranek zostaje złożony, ale Słowem Boga też był Jezus. Nie wiem, wiecie, to jest wszystko przez Ducha Świętego. Na pewno przez Ducha Świętego możecie to pojąć, słuchajcie. Często jest tak, że my, którzy głosimy, chcemy, żeby wytłumaczyć wszystko, ale to nie da rady. Nie da rady, bo wiecie, przez zrozumienie rzeczy wielokrotnie nie przyjmujemy, nie pojmujemy. Słuchajcie, potrzebujemy objawienia Ducha Świętego. Tak jak ja to mówię. Litera zabija. Czytasz Biblię. Czarne wszystkie litery, to cię zabija. A wkoło tych czarnych liter jest biało. Tam jest Duch. Czyli musisz czytać z Ducha. Nie możesz myśleć po ludzku. Bo te czarne litery cię zabiją. Ty musisz widzieć te białe. Musisz widzieć, że nie tylko te czarne, jest jeszcze coś. Jest jeszcze Duch Bożego Słowa. Wiecie, diabeł też cytował Pismo do Jezusa. I tam też, na tych białych miejscach, on miał swoje przekonania i swoje tłumaczenie. Dlatego litera zabija.
Ale Duch ożywia. Co ożywia? Te Boże Słowo zapisane, tą literę Duch Boga ożywia. I ożywia je, kiedy je czytamy, kiedy zapraszamy Ducha Świętego, kiedy czytamy, kiedy w ogóle żyjemy z Duchem Świętym. Tam dostajemy życie. Słuchajcie, mamy jeszcze jakieś wersety, tylko zobaczcie, co jeszcze mamy. Pismo Święte, słuchajcie, dlatego, że Duch Święty jest Duchem Żywota, mówi nam Słowo Boże, że żaden grzesznik lub nieczysty nie ma w sobie żywota. Jeżeli chcesz mieć żywot wieczny, to potrzebujesz w swoim sercu, Jezus powiedział, że z serca co wychodzą? Przeteczęstwa, nieczystości, wszystkie złe rzeczy wychodzą z serca. Tak. I teraz, jeżeli chcesz, żeby twoje serce było zbawione, musi z twojego serca wbudowane tam być Boże Słowo i ono musi z ciebie wypływać. Bo jest powiedziane, że jeżeli stamtąd wypływa grzech, to nie dostąpisz żywota. Nie dostąpisz zbawienia. Musisz tak bardzo zabrać się za swoje serce, żeby w twoim sercu naprawdę zamieszkał Bóg, żeby zamieszkało Jego Słowo i żeby Duch Boga mógł spoczywać na tobie. I mógł, kiedy ty mówisz słowo zbawienia, żeby te rzeki Bożego zbawienia pod namaszczeniem Ducha Świętego wypływały. Bo tak to w sumie jest. Że człowiek, który nie żyje słowem Boga, a on je cytuje, dlatego że on wie, faryzeusze, jaka moc mieli, jaką moc mieli księża tamtejsi, faryzeusze, czy pastorzy, że tak powiem. Żadnej. I dziwili się, Jezus głosi jako moc mający, a nie jak nasi uczeni w piśmie faryzeusze. Dlaczego? Dlatego, że faryzeusze mieli syf w swoim sercu, więc powiedział, grobę pobielane. Upiestwo, plugastwo w ich sercach, w ich wnętrzach. Ukrywali swoje grzechy. Bóg mi powiedział, Bóg mi objawił. Rozumiecie? Tu jest napisane, tam jest napisane. Ale Bóg patrzy w serce. Bóg mówi, synu, daj mi swoje serce. Po co? Żeby Bóg zasadził Słowo Boże w twoje serce i namaścił cię swoim duchem. Po to Bóg potrzebuje twoje serce. On potrzebuje cię zabić. Żeby mógł sam przez ciebie żyć. Tak. Potrzebuje ciebie zabić. Żebyś przestał żyć dla jakiegokolwiek grzechu, dla wszeteczeństwa, dla złodziejstwa, dla kłamstwa, dla innych rzeczy. Żebyś mógł tylko i wyłącznie żyć dla Boga. Wtedy będziesz umarły dla tych wszystkich rzeczy, czyli zabity. Zabity dla ducha tego świata, dla grzechów, dla tych wszystkich rzeczy, a żyjący dla Boga. I zobaczcie. Żaden grzesznik, jakikolwiek grzech popełnia, nie ma w sobie żywota. Nie ma. Pismo Święte mówi, że jeżeli my jesteśmy tutaj na ziemi, nawet jeżeli mówi, apostoł Paweł mówi, jeżeli ktoś jest w grzechach, nie przysiadajcie z taką osobą, nie jadajcie nawet. Jeżeli on jest w grzechach. Dlaczego? Dlatego, że ty jedząc chodzisz tak jakby w przymierze z tą osobą. Wiecie, Bóg obiecał Abrahamowi, że będzie miał syna, ale dopóki Bóg nie przyszedł i nie zjadł z Abrahamem, dopóty nie wypełniło się przymierze. I kiedy sobie razem zjedli, wtedy Bóg mówi, za rok o tej samej porze twoja żona będzie miała syna. Rozumiecie? Ważne, bardzo ważne jest jedzenie. Dlatego pierwszy Kościół spotykał się jedli. Bardzo ważne jest jedzenie. I to nie spotykali się w takiej religijnej, takiej wieczerza teraz będzie, nie? Święty chleb, święte wino, słuchajcie. To nie chodziło o to. Chodziło o to, że oni kiedy razem jedli, to oni łączyli się. Duch Święty działał, krew Jezusa i Duch Boga działał między nimi. Obmywani byli, dlatego że oni byli jak przyjaciele. Dlatego Słowo Boże mówi, żeby nie siadać i nie jadać co z ludźmi, którzy są bałwochwalcami, czy takimi, czy innymi, a mienią się wierzącymi. Dlatego mówi też apostoł Paweł, że to jest mięsem. Dla ciebie jest mięsem, a ktoś inny może się zgorszyć. Są różne rzeczy. Słuchaj, teraz tak. Jeszcze jeden werset. Jezus przyszedł, żeby dać nam żywot. On powiedział tak. Ja żyję przez Ojca mego. Taki każdy, kto we mnie wierzy, to znaczy wierzy, ufa, będzie żył przeze mnie. Bo ja żyję przez mego Ojca, taki każdy, kto we mnie wierzy, czyli ufa dla mnie,
będzie żył przeze mnie. Ufał w moje słowo. I ostatnia rzecz odnośnie tego, że nie ma żywota grzesznik, nie? Jest powiedziane w objawieniu Jana, nie? W Apokalipsie, że ani wszetecznik, ani bogochwalca, czyli chciwiec, ani kłamca nie odziedziczy Królestwa Niebios. Wiemy, że Królestwo Boże dzieli się na Królestwo na Ziemi i Królestwo w Niebiosach. I tutaj na Ziemi możesz sobie kombinować, ale tam na pewno nie wejdziesz. Nie masz wstępu jako grzesznik tam do nieba. Nie masz nawet szans. Tu możesz uciekać i jeszcze sobie tu żyć, ale tam nie możesz już. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy nasze serce zrobili tą żyzną glebą i zasadzili Słowo Boże w sobie, żebyśmy płynęli z tym Bożym Słowem, żeby ono wypływało z nas i żeby Duch Boga spoczywał na naszym życiu, na naszym sercu. Bóg patrzy w nasze serce, nie tak jak człowiek patrzy. Człowiek patrzy, wiecie jak patrzy człowiek? Tak jak patrzył Samuel, kiedy poszedł wybrać i namaścić na proroka jednego z synów Jessego. I dopiero Dawid, który gdzieś tam pasał owce, słuchajcie, on był tym. Ale prorok pomyślał, o ten najstarszy, fajnie wygląda i taki mocny gość, pewnie będzie ten. I wiecie, tak samo dzisiaj jest. My patrzymy na ludzi według tego, co my widzimy, a Bóg patrzy w serce. Może my jako wierzący powinniśmy zacząć patrzeć w serce innej osoby. A nie tylko na wygląd. Laska. Tak Bóg nie patrzy. Bóg patrzy w tej laski po prostu serce, słuchajcie. Czy tego gentlemana, słuchajcie. Handsome, wiesz. Taki fajnie ubrany, wiesz, no. Może to na czymś pastor, wiesz. Kilka krawatów razem związanych, wiecie. Tutaj kwiatki wszędzie po koszuli, tutaj guziczki, to tamto. Słuchajcie, Bóg patrzy w serce. To robili faryzeusze. Jezus powiedział do nich, groby obielane. Wasze serce potrzebuje nowego narodzenia i potrzebujecie zacząć przyjmować Boże Słowo i dawać temu Słowu w sobie żywot. Niech strumienie Słowa Bożego popłyną z was, czystego Bożego Słowa. I nie wmawiacie się w siebie, że macie ojca Abrahama, że waszym ojcem jest Abraham. Oni chcieli zabić, oni byli zazdrości, oni byli te wszystkie, mówię wam, setki grzechów jest. Chcieli być na miejscu Jezusa. On po ludzi zabiera, trzeba coś zrobić, zabijmy go. Rozumiecie, co mieli w sercach? Okej, okay, kończę ten temat. Ojcze, dziękujemy za Twoje Słowo, dziękujemy za to, że żywot wieczny jest w Twoim Słowie i każdy, kto ufa Twojemu Słowu, nie będzie zawstydzony, ale raczej nabierze siły i wzbije się w wierze i zobaczy problemy z wysoka i zobaczy Twoje rozwiązanie, zobaczy Twoją moc, Twoją prawicę, dlatego, że Twoje Słowo mówi, że Ty wesprzesz go. Swoją prawicą podeprzesz, swoim aniołom powiesz, aby go nosili, aby nie zraził, aby nie uranił swojej stopy jakikolwiek kamień, o cokolwiek, co na jego drodze stanie, Ojcze. Dziękujemy za Twoje Słowo i błogosławimy Twoje święte imię. Błogosławimy każdego, kto to słucha. Niech będzie to życiem dla tych dusz i błogosławieństwem, Ojcze. Duch Święty, niech ogarnie wszystkich. Ojcze, Twój Święty Duch. Amen.